Nicolas Cage, gwiazda coś za mną chodzi i reżyser z ławem nie nakręcili razem horror. Czy coś mogło pójść nie tak? Przekonajmy się. Słuchajcie, kampania marketingowa rozkręcona na całego i wszyscy powtarzają, że kod Zła to najstraszniejszy horror ostatnich miesięcy. Jak było z wami? Czy w trakcie seansu czuliście dreszcze na plecach, a po pokazie podstać Nicolasa Cage'a oblepiała wasze powieki i nie dała wam zasnąć? No ja się bałam, muszę powiedzieć, że rzeczywiście się bałam, ale y, łatwo jest mnie przestraszyć, więc mnie zafascynował ten film wizualnie. To znaczy, ja przez pierwsze 15 minut siedziałam wbita w fotel, po prostu podziwiając, jak pięknie nakręcony jest ten film, jakie piękne obrazy y, są mi prezentowane, jak pięknie to jest wszystko zainscenizowane. Y, to, jak budowane jest napięcie w tych pierwszych scenach, jakby jest ta, ta scena, kiedy agentka wchodzi do tego domu. Y, z tymi plastikowymi jakimiś płachtami. Byłam w równej mierze przerażona, jak i po prostu zachwycona. Naprawdę, ten film zrobił na mnie pod tym względem olbrzymie wrażenie. No co do scenariusza, to jakby co do historii, to możemy tam jeszcze podyskutować, ale ja ogólnie muszę powiedzieć, że wyszłam bardzo usatysfakcjonowana z kina. Macieju, jak było z tobą? Jeżeli czytałeś jego recenzję, to już wiecie. Jeżeli nie. Uwaga, będą spoiler. To jest ciekawe. Jordan Peele, prywatnie bardzo dobry przyjaciel Ozguda Perkinsa, często powtarza o tym, że dla niego z perspektywy reżysera jedyna rzecz, która różni komedię od horroru, to jest wykorzystanie muzyki i dźwięku. I ja nie wiem, czy to jest trafna intuicja czy nie, ale to przekłada się na jakiś taki szerszy problem w rozmawianiu o horrorze w ogóle, przynajmniej dla mnie. Mhm. To znaczy, możemy próbować sobie obiektywizować tę dyskusję, mhm. zastanawiać się nad strukturą, nad, nad, okay. tym, nad reżyserskimi zagraniami jakoś, ale tak naprawdę całość sprowadza się do tego, czy horror działa, czy nie działa, czy straszy, czy nie straszy. No dla mnie działa i to dla mnie działa najlepiej chyba od seansu hereditary Ariego Astera, chociaż. Są to zupełnie różne filmy, ale no, mnie bardzo ujmuje w tym filmie przede wszystkim to, że, że on z jednej strony potrafi zostawić mnie z jakąś taką emocją tak głębokiego strachu, że mam potrzebę trzy razy sprawdzić, czy na pewno zamknąłem drzwi, czy pod łóżkiem nic nie siedzi, ale z drugiej strony on imponuje tym, jakim prymusem jest w budowaniu. Opowieści i panowaniu tą opowieścią. I, i jakby ten balans to jest dla mnie coś w ogóle niewiarygodnego. Tak, bo to, to czy monstraszy to w gruncie rzeczy nawet nie są jumpscary, czy jak, jakieś potwory czy coś takiego, tylko ta atmosfera. To jest też to, co właśnie Oscar świetnie potrafi stworzyć, że, że ten klimat, bo, bo i postacie, i, i nawet Nicolas Cage, który jest jakby super dziwny w tym filmie, to, to nie jest to, co tak na dobrą sprawę cię, Cię trzyma jakby na krawędzi fotela. To jest bardziej ten, ten świat i to, w jaki sposób, jakby no, podobnie było w Coś za mną chodzi, mm -hmm. prawda? Zresztą z tą samą aktorką e, film, tak. Gdzie, gdzie cały czas skanujemy ekran, czy coś nie jest za, za kadrem, czy... Szukamy zagrożenia. Tak, szukamy zagrożenia. I to jest to, co jest takie trzymające w napięciu. Pozmawiamy trochę o historii, mm. <laughs> mimo wszystko. E... Zastanawiam się, jakich tytułów referencyjnych mogę użyć, żeby za bardzo nie spoilerować. No Milczenie owiec, okej, okay. to wszyscy podkreślają, że ewidentnie było inspiracją. Jest też taki dreszczowiec z Davida Finchera, może widzieliście, a może niektóry też ewidentnie gdzieś tam błąkał e, no się. Jeden który ewidentnie był ozowi tak, Perknisowi w inspiracją. głowie. Jest też taki horror o pewnej demonicznej lalce z pewnego uniwersum horroru, który też mógł gdzieś no. działać na twórce. No i też ja w ogóle nie jestem graczem specjalnie, ale, ale seria G gier Alan Wake to jest jakieś takie dla mnie bardzo oczywiste też estetyczne odniesienie, to znaczy z jednej strony właśnie e, osadzone w, w tym gatunku dreszczowca, a z drugiej strony z jakimiś horrorowymi twistami, trochę wyrzucającymi z, te, z tego świata, to myślę, że to byłoby blisko też. No właśnie, bo to działa w zasadzie ten film na dwóch płaszczyznach, jeżeli chodzi o gatunki, bo z jednej strony mamy właśnie dreszczowiec o śledczych, którzy polują na seryjnego mordercę, ale jest też horror. Horror, horror, w którym pojawiają się pewne elementy Kurczę, znowu nie boję się, że wchodzę spo... na element pole... tak, nowych spoilerów. Nie wiecie, tym lepiej. A jak tak. wam pracowały te dwie konwencje ze sobą? No ja zdecydowanie wolałam tą, ten element śledztwa, mhm. bo ja jestem super fanką Finchera i też bardzo, bardzo lubię Milczenie Owiec, więc te jakby inspiracje i jakby i wizualne, i jakby tematyczne, które tutaj się pojawiały, bardzo mi jakby dobrze grały. Tak jak mówię, horror to nie jest mój ulubiony gatunek, ja się trochę boję, więc tu wolałam, wolałam jak było więcej śledztwa i mniej, mniej jakiś tych nadnaturalnych elementów. Szczególnie, że te nadnaturalne elementy mi średnio działały, też jakby fabularnie. Tak ja mam wrażenie, że zostało to zbyt późno wprowadzone, jeżeli chodzi o ten właśnie scenariuszowy balans, że, że tak, tak właściwie pewne postacie są też dosyć późno wprowadzone jakby i że to, 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 nie, jest, to nie jest taka płynna historia. Tak w środku jakby Coś się gubi, jakby coś jest czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało. Jeszcze muszę to przemyśleć, bo i obejrzeć film jeszcze raz. Cały czas trawisz. Cały czas trawię, tak. Ja staram się jakoś tego nie wartościować, bo mm, dla mnie, ja też widziałem ten film trzy razy w ogóle do tej pory, e, ale dla mnie obie te konwencje grają na siebie. To mm -hmm. znaczy, nie mam wrażenia, że, mm, że ta horrorowa, powiedzmy, demoniczna część jest jakoś oderwana od całości filmu, bo to zło, już jak się wróci do tego seansu, ono wychodzi właściwie od pierwszych scen, gdzieś tam z zakamarków, mm -hmm. gdzieś z kątów. Mm, no ale faktycznie, ciekawie jest myśleć o gatunkach, no bo z jednej strony, patrząc tak od góry strukturalnie, no, to jest to taki dosyć klasyczny kryminał to znaczy mamy agentkę mamy seryjnego mordercę i mamy wielki pościg za tym seryjnym mordercą żeby żeby jakoś go spacyfikować jeszcze przed tym jak zacznie popełniać kolejne zbrodnie no ale klimatycznie to jest zdecydowanie horror i to jednak taki horror który wyróżnia się właśnie tym kunsztem reżyserskim też muzycznie to znaczy ten film jest jest taki dziwaczny, taki noizowy, taki trzeszczący. Ten soundtrack jest nagrywany na podstawie odwróconych rokowych ballad z lat 70.. Tam mm. wtedy był ten taki wątek, że jeżeli puścimy od tyłu jakąś baladę rockową, to będzie jakiś satanistyczny przekaz. Charles Manson podobno szukał tego w białym albumie Beatlesów. E, I i tutaj, może, tutaj może tego przekazu nie ma, ale, ale to daje takie jakieś dziwaczne wrażenie. Tak, tak, ścież ścieżka dźwiękowa jest bardzo e, interesująca, I, i ja, w swoim, ja w swoim tekście piszę o tym, że ten film wygląda jakby nie wyreżyserował go Perkins, tylko mhm. szatan we własnej osobie, właśnie dlatego, że, że Osgood Perkins jest takim twórcą, który e, w przypadku inscenizacji każdej poszczególnej sceny ma zawsze najbardziej przerażający pomysł w rękawie. To jest, to jest w ogóle niewiarygodne na, na poziomie jakiegoś takiego budowania atmosfery wokół filmu. Tak mhm. prawda. No to ja wam powiem, że e, Podobał mi się ten film, oczywiście pod względem realizacyjnym, to, to jest absolutny masterclass. Podobało mi się przekminienie tego scenariusza, że tam jest dużo jakichś takich różnych smaczków, tropów, które zawsze mają głębsze odniesienie, ale jednocześnie mam poczucie, że ten film po mnie zupełnie spłynął. Wspomniałeś się o Hereditarii. Ja pamiętam jak wyszedłem z tego filmu, byłem roztrzęsiony, naprawdę nie potrafiłem dojść do siebie, a wiem, że po tym filmie minęła godzina, napisał do mnie Kuba Popielecki, jak tam kodzła, mówię, fajne, ale to już o nim zapomniałem. I to jakoś tak... Trochę się we mnie gryzie, ale na pewno jest coś, co, co działa na mnie. I rzeczywiście, jakby za mną chodzi, no me no Nicolas Cage. Eee... Podobno o twórczyni głównej roli, czyli Majka Monroe, e, była trzymana z boku, jeżeli chodzi o Cage'a, bo kiedy dochodzi do sceny ich pierwszego spotkania, chodziło o to, żeby zarejestrować jej... To, że ona jest a, a, autentycznie przerażona, potem nawet mierzono jej puls. Tak, tak. Tam 70, tam z 70 tak. kilku do ponad 100, co pokazuje, że to zadziało. I Cage wygląda tutaj trochę jak taka glam rockowa gwiazda z piekła rodem. No, tak, tak, po wielu operacjach plastycznych. Tak, ale, bardzo, tak, ale bardzo dobrze, że twórcy Yy, m, używają go bardzo mało, to znaczy to jest jak taki rodzineczek. jak on się pojawia, to naprawdę jest... Pikantna przyprawa. Tak, to jest naprawdę strasznie i, i że to też, on jest tak idealnie wyważony, bo gdyby było go więcej, to miałaby, mam poczucie, że mogłoby być to nieznośne. No, Nicolas Cage jest bardzo intensywnym aktorem, ma bardzo taką intensywną jakby, obecność, e, e, prezencję ekranową i i też gdzieś to wyczytałam, że on jakby, ta, ta jego gra była jak statku Kabuki trochę, co mi, co mi się bardzo spodobało, bo rzeczywiście Nicolas Cage ma bardzo taką ciekawe podejście do aktorstwa i on używa, można, można się śmiać, że on jest po prostu nadekspresyjny, ale to, to jego aktorstwo to jest dosyć... Um, Przemyślane i on czerpie z różnych tradycji aktorskich, i, i możemy się z tego śmiać, ale często właśnie efekt jest bardzo ciekawy, i tutaj mi się bardzo podobała i jego stylizacja, i jego sposób gry. Natomiast ja chcę pochwalić tą dziewczynę, już jeszcze raz nie powiem. Majka Tak, ona jest świetna, to znaczy te wybory aktorskie, to znaczy to jest bardzo nie, nieoczywista rola, gra postać na, na, na spektrum, prawda, mm. że trochę wycofana, jednak z drugiej strony wiemy, że ona ma specjalne zdolności, nie chcemy spoilerować jakie, ale też troszeczkę mi się kojarzyła właśnie z taką jakąś lalką i ten jakby sposób jej mówienia i sposób, te manieryzmy, które, które wygrywa, jest bardzo ciekawa kreacja. Wspominam o tym, że film jest przekminiony i to porównanie do Lalki też <grymne> wydaje mi się, było, tak. było świadomym mm. zabiegiem reżysera i aktorki. Macieju. Czy za to chodzi Nikolas Kajicz cały czas? Tak, ja też nie za bardzo chcę za dużo opowiadać o tym, jak wygląda Nikolas w tym filmie, bo też jest to częścią szerszej kampanii marketingowej, że oni ukrywają cały czas jego twarz, nie pokazują go na zwiastunach, nie pokazują go na żadnych fotosach z filmu. No ale tak, no, jest, jest niewiarygodny i. I w sumie ciekawie śledzi się też tą, tą karierę Nicolasa Cage'a w ostatnich latach. To znaczy po jakimś takim okresie lat 2010, bardzo w, w, w sumie kilku lat grania w takich szrotach kina-akcji z kosza za 5 złotych w jakimś dyskoncie, nagle on zmienił front, zmienił trochę pomysł. No i był przecież Mandy, była świnia, był kolor przestworzy. W tym momencie jest, jest Longlex. I to nie tylko to, że Nicolas Cage wybiera sobie rolę w ciekawszych filmach, ale, ale też wybiera role, które są dużo bardziej wymagające, są, są zupełnie inne, każda różni się od siebie, no i też wymagają od niego jakiegoś takiego głębszego przygotowania aktorskiego. Jego postać w Long Legs, jego postać w Dream Scenario, jego postać w Świni, to jest nieba ziemia i on tą swoją dziwnością zawsze się jakoś odnajduje w tym filmie. No, na szczęście spłacił długi i teraz już może grać było w interesujących filmach, a nie w filmach, dzięki którym może spłacać na przykład zakup czaszki dinozaura, bo też był taki etap w jego życiu, kiedy kolekcjonował tego rodzaju trofea. Dobrze, oceny. Manciek. Nie, no, dla mnie to jest dziewięć. Znaczy, dla mnie to jest to jest najlepszy film od lat w, i w horrorze, i, i w, i w dreszczowcu, jaki, jaki mieliśmy okazję zobaczyć w kinie, więc, więc dziewiątka. Dla mnie taka solidna ósemka. Dobry seans polecam. Dla mnie taka lekko naciągana ósemka, ale ciągle. Bardzo dobry film, i na pewno film, o którym można dyskutować. I taki film, który działa na podświadomość. Tak. Właśnie przy pomocy wyborów audiowizualnych. Longlex, kod już w kinach.